23 sierpnia w Barcianach odbyła się sesja Rady Gminy. Wójt przedstawił informacje na temat działań międzysesyjnych i podjętych uchwał. Radni kierowali interpelacje i zapytania. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Barcianach, trwa rozliczenie projektu. Termomodernizacja budynków, trwa rozliczenie projektu. Otrzymano dofinansowanie z budżetu województwa, przebudowa drogi gminnej Garbin-Wilkowo-Małe. Trwają prace wykonawcze. Złożono wniosek aplikacyjny w ramach praw na dofinansowanie zadania przebudowa drogi gminnej Modgarwy-Krzeczewo. Otrzymano dofinansowanie, w czwartek podpisanie umowy. Złożono wniosek aplikacyjny na przebudowę drogi gminnej wraz z budową mostu w Sylginach. Trwa weryfikacja wniosku, na pewno jest w rezerwie, bo miał mniej punktów, ale nie znam sytuacji, to się dowiem. Ewentualnie jak pan radny coś tam więcej wie, to... Otrzymano promesę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dofinansowania zadania polegającego na usuwaniu wyrobów azbestowych z terenu gminy Barciany. Trwają czynności związane z podpisaniem umowy. W dniu 15 lipca bieżącego roku podpisałem w kancelarii notarialnej akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Gospodarki Komunalnej Barciana spółka z o. W okresie 17 do 21 sierpnia przebywałem w delegacji w naszej partnerskiej gminie Pęczeniżyn na Ukrainie. Widzę, ta była związana z tym, że oni obchodzili swoje święto, święto niezależności Ukrainy, święto w Kołmi, ale najważniejsza sprawa, gmina Pęczeniżyn się rozrosła. Mówiąc krótko, zaczyna się tworzyć prawdziwy tam samorząd. Dawne 9, nazwijmy dawnych naszych gromadzkich rad, połączono w jedną gminę Pęczeniżyn. To jest taki pionierski projekt. W tej chwili gmina Pęczeniżyn liczy 18 tysięcy ludzi, jest dużą gminą. Delegacja była dosyć ograniczona, z tego, że oni mają określone tam problemy finansowe, ale zapowiada to się dobrze, by się rozwinął. Ciekawostka, jest to znakomity teren do wypoczynku na urlop. Takie same góry jak u nas, a ceny o połowę niższe mniej więcej. W dniu 24 sierpnia, czyli jutro, zaplanowane jest zebranie wiejskie we Frączkowie w celu wyboru sołtysa. Poprzednia sołtys złożyła rezygnację. Odbyło już się jedno zebranie. Jeżeli to się nie odbędzie, no to będę referował dalej, co radzi. Dziękuję. Gospodarstwa do państwa Hołmi, tam jest droga gminna. Tutaj są wykopane dwa rowy, z tym, że jeden rów ma odejście przez studzienkę do dreny, która prowadza wodę z piwnic i z pól. I tam woda jak pada, to powoduje zatkanie tej dreny. Prosiłbym o postawienie z drugiej strony też studni wodnej i kolektora prowadzącego tą wodę, który był udrożnił też na drogę, bo jest problem tak, moje gospodarstwo jest podprawiane co roku, a sąsiedzi państwo Hołmi mają znowu problem z zebraniem swoich wody, bo nie mogą być pora. I też druga sprawa, droga powiatowa, rodele Dybiany, proszę o odkrzeczenie przecinkę gałęzi, utrudnienie mocne w przejeździe większych maszyn i też droga powiatowa Ogródki Wójka Jankowska, tam też odkrzeczenie. Drogi powiatowej 1398N, odcinek Kotki Relikiejmy, proszę o odkrzeczenie oraz usunięcie gałęzi powstałych wskutek ostatniego huraganu w czerwcu. I jedną interpelację mam na piśmie do marszałka województwa. Wzdłuż ulicy Miejskiej biegnie tam ścieżka rowerowa, która jest już jako chodnik, ale ona tam dochodzi do pewnego momentu, do skrzyżowania i brakuje jakby części chodnika, żeby połączyć się z ulicą Kościelną, czy można było spokojnie przechodzić jedną stroną z strony cmentarza. Jeżeli byłaby taka możliwość, rozpatrzyć, czy jest tam możliwość wybudowania chodnika, wydłużenia. Ja bym prosiła o usunięcie suchego drzewa w windzie drodze wojewódzkiej N591. Myślę, że to stanowi zagrożenie, teraz takie wiatry są. Także prosiłabym o naprawę drogi N87 w windzie. To jest droga od szkoły za kościołem, która łączy się z powiatówką 1584N i tradycyjnie już nie wiem od ilu tam razy proszę o naprawę drogi N numer 1727N Gindanowa Różanka. Tam prosiłabym o odkrzeczenie, są wysokie pobocza,
Ostatnio też jak był ten wypadek, samochody były kierowane tą naszą drogą. Ciężko jest się minąć samochodom. Naprawdę jest niebezpiecznie. I chciałabym jeszcze zapytać o przystanek Niedziała, który był przez pomyłkę był nie ten zdemontowany co trzeba. My postawiliśmy z funduszu w Niedziałkach przystanek, a w Niedziałach ten, który był przez pomyłkę zdemontowany, no nie ma, bo niedługo jesień, plucha, więc chciałabym o to zapytać. Dziękuję. Droga 17-11N, Aptynty, Arklity, zbliża się, że tak powiem, nowy rok budżetowy, więc może do zarządu powiatu. Jeżeli wcześniej coś złożymy, interpelację, może coś, że tak powiem, uda się. Chodzi o usunięcie zakrzaczeń przy tej drodze, remont tej drogi, no i dokończenie budowy chodnika w Aptyntach przy tej drodze. Bo cały czas powtarzamy o drodze Mołtajny, Bobrowo, Barciany, a jednak sprzęt, że tak powiem, czy cięższy transport jeździ tą drogą, a nie tamtą, bo tam jest zakaz do 3,5 tony. Teraz za moim pośrednictwem pani sołtys ze Świętego Kamienia. Chodzi o plac zabaw w Sławoszach, o przygotowanie terenu pod ten plac. Z tego co wiem, zwracała się chyba do pana kierownika, ale nic się w tej sprawie nie dzieje. I druga sprawa, że lampy w Świętym Kamieniu za szybko się zapalają. I pan sołtys z Bobrowa. Zakrzaczenia przy drodze Bobrowo-Cacki, naprawa tej drogi i też zakrzaczenia Bobrowo-Suchawa. Na sesji powiatowy lekarz weterynarii poinformował zgromadzonych o zagrożeniu w związku z wirusem afrykańskiego pomoru świń. Wirus ten jest wyjątkowo oporny na działanie wszelkich czynników atmosferycznych. W ziemi utrzymuje się od 4 do 6 miesięcy. Temperatura 80 stopni, aktywuje go po 20 minutach. I co jest ważne, co istotne, że wirus ten powołuje chorobę u świń, dzików. Nie jest chorobotwórczy do ludzi. Ale dlaczego tu mówimy, dlaczego spotykamy się, dlaczego rozmawiamy? Dlatego, że powoduje ogromne straty gospodarcze. W przypadku zakażenia stada świń śmiertelność 100%. Nie ma leczenia, nie ma immunizacji, nie ma szczepienia, nie ma odporniania. Według moich danych, które dzisiaj przekazałem, doniesienia na świecie mówią, że w ciągu najbliższych 10 lat również nie zostanie wyprodukowana szczepionka, która temu zapobiegnie. Dlaczego? Dlatego, że występuje tu ogromna zmienność antygenowa. Rozmawiano o zawarciu porozumienia z gminą Barciany dotyczącego założenia i prowadzenia przez powiat kętrzyński przedszkola specjalnego w Kętrzynie. Oczekujemy, że Państwo również wyjdą naprzeciw oczekiwaniu społeczeństwa, również Waszego. I wyrazić Państwo na to zgodę. To nie są na Państwa żadne koszty, ponieważ nie przekazujecie nam zadania, tylko wyrażacie zgodę na to, że my założymy i będziemy prowadzić przedszkole specjalne. Radni dokonali zmian w budżecie gminy oraz wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2031. Radni uchwałą zaakceptowali zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Warmińskiej w Barcianach. Pod budowę w przyszłości punktu selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowanej to między ulicą Warmińską a ulicą Leśną. Tam z kolei plan częściowo przewiduje możliwość budowy takiej instalacji. Natomiast chcemy przy tej okazji doprecyzować, żeby nie było żadnych wątpliwości, że można było w przyszłości zlokalizować ten punkt w tym miejscu.